Wyobraźcie sobie, że jedziecie drugą linią metra. Za chwilę jedziecie na stację Trocką. Słyszycie komunikat: stacja Trocka. Drzwi otwierają się z lewej strony. Drzwi się otwierają. Cisza. Drzwi się zamykają. I słyszycie kolejny komunikat. Następna stacja Zacisze. Może i nie uwierzycie, ale już za około 2 lata możemy to usłyszeć. Także już bez zbędnych skrupułów mogę wam powiedzieć, że witam was tutaj. Cześć, Liczama Wiznosz, zapraszam was na kolejny odcinek z Zapraszamy do Metra Warszawskiego. Dziś jesteśmy oczywiście na odcinku, no co dużo nie mówić, no, północno-wschodnim i jesteśmy na stacji, jak powiedziałem, Trockiej. To jest stacja Trocka, wszystko tu ładnie, pięknie wygląda. Natomiast my nie zajmujemy się dzisiaj stacją Trocką, a idziemy po kolei całym odcinkiem do stacji Brudno, gdzie czeka na nas Sykut. No i tak, przechodzimy od podstawy. Jeżeli ktoś mieszka na Trockiej lub kiedykolwiek był na stacji Trockiej i widział koniec ulicy Protulińskiej, to wie, że to jest taki wielki plac budowy, nawet nie taki wielki, na którym nie wiadomo, co się właściwie dzieje. To ja wam wytłumaczę, co tam się dzieje. To jest węzeł, się nazywa Komora Demontażowa 18, KD18, taki ma tam wielki napis, bo stacja się nazywa C18. I tak, tutaj będzie nasza tarcza, która przyjdzie z Brudna, będzie wyjmowana spod powierzchni, będziecie mogli sobie zrobić z nimi zdjęcia prawdopodobnie, jakieś tam inne pstryk, ale co najważniejsze, ona stąd wyjdzie i tutaj właśnie będzie koniec trasy i tutaj się zakończy budowa wszystkich tuneli po stronie północnej, przynajmniej jeżeli Trzaskowski nie będzie chciał jej przedłużyć gdzieś dalej. Tak czy siak, stacja to jest tutaj, jak widzicie, tam plac budowy jest na dosyć zaawansowanym etapie, już na którymś etapie, tam nie pamiętam dokładnie, który to jest. Już większość prac się dzieje, odbywa pod ziemią, ściany szczelinowe tak mniej więcej w połowie są podrobione. No i z góry zbyt dużo już nie widać, dopóki nie będą mieć drona. Dalej, idziemy dalej. Jeżeli ktoś kiedykolwiek zainteresował się metrem, wie, że co jakiś czas znajdują się wentylatory szlakowe, które wyrzucają powietrze z tunelu i stacji po to, aby była po prostu wentylacja, dzięki czemu nie jest potrzebna klimatyzacja na żadnej stacji metra ani w żadnym pociągu, tak? Z drugiej strony, jeżeli jest potrzeba, na przykład jest ogień czy cokolwiek, żeby wylecieć powietrze, to wtedy taka wentylatornia z jednej strony wpompowuje w powietrze, a na stacji na przykład wypompowuje i różne rzeczy. Taką wentylatornię będzie na stacji właśnie V19. Ona jest tutaj dosyć bardzo pięknie wciśnięta obok kanału Dąbrowskiego na Zaciszu. Trochę zamknęło ulicy, ale nie jest aż tak źle. Władysława Łokietka jest zamknięta. Natomiast tam prace, no dosyć dużo jest zajęte, ścieżki piesze pozostały pozostawione. No tam prace idą całkiem dobrze, też jest jeden taki chyba tam większy już otwór. I przechodzimy do stacji Zacisze, czyli C19. Proszę bardzo, tak to pięknie wygląda w całej okazałości. Nie muszę chyba mówić, kto dodawał to do map, żeby tak ładnie to wyglądało. No i tak, stacja C19 Zacisze, to jest najmniejsza stacja w Warszawie. Tak, naprawdę, nie ma mniejszej. Natomiast co jest ważne i ważniejsze? Ta wspaniała stacja jest, mieści się na bardzo małym obszarze. Ma bardzo mało miejsca, jeżeli chodzi o części techniczne dla składowania jakichkolwiek rzeczy. Więc tutaj ten cały plac, tutaj nie ma stacji, tu jest cały techniczny obszar, gdzie po prostu się ludzie mieszkają, pracownicy, robotnicy, są wszystkie przechowywane materiały, tak samo trochę kawałek już tutaj. Natomiast to wszystko tutaj, to jest wykopane. No i tak jak widzicie, tutaj się to właśnie ciągnie, na tym pięknym obszarze. Tutaj jest ta stacja. Stacja ma mieć tylko dwa wyjścia na powierzchnię plus dwie windy na powierzchnię, czyli dosyć mało. No, nie ma aż tak małej stacji, nawet na CNK jest więcej, na Centrum Nauki Kopernik. No, ale mniejsza z tym. To jest mniejsza z tym. Stacja ładnie się prezentuje, jeżeli chodzi o budowę. Ochroniarze cały czas pracują. Przejścia piesze, które tutaj są, tutaj na przykład jedno jest, cały czas jest czynne. Tak samo przejście z Lecha tutaj też jest takie boczne przejście, bo nie ma, figura jest aktualnie zamknięta. Figara, okej, okay, niech będzie. I tutaj do Donalda da się cały czas mniej więcej jako tako jeszcze dojść oczywiście.
No ale jakby coś, stacja na całkiem dobrze idzie, pod powierzchnią większość rzeczy się dzieje. Nie ma tutaj, tak mniej więcej na połowie 50% są wszystkie ściany szczelinowe, czyli jeszcze nie ma faktycznie tam płyty jeszcze co do samej stacji pod ziemią, ale im idzie naprawdę nieźle. Przechodzimy do dalszej stacji, a mianowicie do stacji, już przesadziłem z tą stacją, to mamy, czekajcie, V19, więc kolejny mamy oczywiście V18. I ja tu byłem pierwszy raz, przyznaję się bez bicia, pierwszy raz będę tutaj wentylator niechyszakowy i naprawdę byłem zdziwiony, bo to jest ogromny plac i na V20, czyli wentylator niechyszakowy przed stacją C20, przed stacją Kondratowicza, jest tam wiele otworów, tam zrobiłem dziwne triki, żeby w ogóle podejrzeć za płotu, jak to wygląda, tak czy siak. Ładnie mi się to udało. Tam naprawdę coś się dzieje pod ziemią. Nie mam dokładnych informacji, jak idzie praca w tym miejscu, ale naprawdę jestem pod wrażeniem, bo tutaj to jest, wbrew pozorom powinno to być małe, a taka wentylatornia naprawdę tam całkiem nieźle zabiera swoją powierzchnię. I tutaj nie szykuje się żadna zmiana ruchu, oczywiście, jeżeli o to chodzi. Dalej, dochodzimy do stacji Kondratowicza, czyli C20. Na mapie to wygląda ładnie. Czytaj, że wygląda ładnie i są wszystkie przejazdy, drogi i tak dalej, a to dlatego, że nie uaktualniłem tego wszystkiego, bo to często metro zmienia niestety. Natomiast to jest ważne, to wszystko oczywiście jest zamknięte. Natomiast sama stacja jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. Tak samo jak to, że w niektórych miejscach wyjścia ze stacji będą oddalone od samej stacji dosyć daleko, jak na Wrocławiu Wileńskim. Ciekawe. Zbieg okoliczności. Natomiast co do samej stacji, prace idą w re. Faktycznie, że są miejsca, gdzie są wykopaliska, gdzie są dziury już pod powierzchnię i tam się kopie, więc faktycznie idzie praca w re. Nie, żeby nie było, jak widzicie na załączonych obrazkach, ale no, jeszcze nie ma jakiegoś wielkiego progresu, bo wiadomo, to jest taka faza, że tutaj się jeszcze po prostu kopią i muszą na razie głównie tutaj przyspieszyć, żeby jak będzie się kopać ten tatacza, to żeby po prostu się wyrobili przed nią, to wszystko zrobili. Ze samej stacji jest dużo wyjść, już nie pamiętam dokładnie ile, bo jest przygotowane też pod tramwaj na zieloną Białękę, który jest bardzo wersją optymistyczną, że kiedyś powstanie tutaj. On będzie budowany pod koniec budowy metra warszawskiego właśnie tutaj w tym miejscu, czyli za jakiś rok. I jeżeli przy dobrych latach może faktycznie wróci plan i wtedy może w tym samym momencie, kiedy zanim jeszcze zamkną, to powstaną przystanki do tego. Co do ulicy Ludwika Konatowicza, czyli Konatowicza, do Świętego Wincentego, stąd tutaj z Konatowicza na Świętego Wincentego w kierunku Śródmieścia, czy tam Pragi też, nie da się skręcić, co jest dużym bólem, zauważyłem to, tylko autobusy mogą skręcać i nie wiem czemu tak to zrobili, ale no dobra, niech będzie, może niebezpiecznie skręcić cokolwiek, bo ostatnio byłem i właśnie zobaczyłem to, więc tutaj nie ma. Przejść dla pieszych przez plac budowy też żadnych nie ma, trzeba chodzić na okrągło niestety i żadnych pięknych miejsc nie ma. Może za ratuszu Urzędu Dzielnicy Warszawa Targówek uda mi się znaleźć jakąś miejscówkę na górę z placu, na plac budowy. Byłoby naprawdę miło. Więc plac budowy całkiem nieźle oczywiście idzie. Przechodzimy dalej. Dalej oczywiście mamy wentylatornię szczekową V21, czyli przed stacją Brudno. Tutaj nie ma tego rozgraniczonego, to jest tutaj. W tym miejscu jest V21. No tam ładnie idą prace, wszystko pod ziemią. Bym powiedział, że na takim samym etapie jak na stacji Brudno. Natomiast oczywiście przechodzimy dalej do najważniejszej części tego wszystkiego, a mianowicie do miejsca, gdzie siedzi i maleźnie i właściwie stoi pod parasolem w deszczu nasz Sykut, który nam pokaże, stoi właściwie pod wielkim monstrum w skali człowieka, co pokazuje nam, jakiej rangi to jest inwestycja i przy okazji, jakiej wielkości są tyle metra. Łączymy się z tą Sykucie. Znajdujemy się na przyszłej stacji metra C21 Brudno. Główne prace odbywają się pod powierzchnią Ziemi, co oznacza, że trudne warunki atmosferyczne nie uniemożliwiają prac. Za mną znajduje się tarcza, która drąży tunel. Jest ona prawie w całości złożona. 30 stycznia podpisano umowę na 45 składów, które mają zastąpić stare wagony i dodatkowo pojawią się na przyszłych stacjach i przyszłych odcinkach. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Dziękuję. No i tak jak widzicie, to jest naprawdę duża tarcza TBM.
Chyba nie, jest jedna tylko większa w Polsce, była do przekopu pod Martwą Wisłą. Natomiast tak, co do tego samego przetargu, to tylko powiem, pociągi nie są klimatyzowane. Mam nadzieję, jeśli nie, to korekta powinna się teraz pojawić, bo będę dzwonić do Meta niedługo. W związku z tej sprawie, ponieważ nie wiadomo dokładnie, jak to tam wychodzi. Natomiast co jest najważniejsze, nie są klimatyzowane, ponieważ nie jest to potrzebne, ponieważ wszystkie stacje są na tyle dobrze wentylowane i tam, jak może zauważyliście, nie ma klimatyzacji i zawsze jest ciepło, no to po prostu bynajmniej to by się nie opłacało, nie miało sensu. Jeszcze wszystkie przeglądy, wiecie, ile to kosztuje. To jest na zasadzie podpisany kontrakt na 37 pociągów, z czego pierwszy ma się pojawić za około 1,5 roku w Warszawie na wakacje. W 2021 roku może zobaczymy pierwszą Skodę w warszawskim metrze jeżdżącą, oczywiście ja tam będę, więc to będzie dość ciekawe. Natomiast co do samych jeszcze kolejnej rzeczy, no to pozostałe te do 45, czyli te 8 składów, jest, gdy była potrzeba, większa częstotliwość lub przypadkiem Trzaskowski faktycznie by zrealizował swoją inwestycję trzeciej linii metra. No ale dobra, mniejsza z tym, ważne, że są kolejne rzeczy, a mianowicie, jeżeli chodzi o samą stację, już pomijając etapy polityczne, to widzicie, że to całkiem ładnie wygląda. A mianowicie, stacja jest naprawdę na zaawansowanym etapie. Sama komora demontażowa, w sensie montażowa, gdzie będzie spuszczona tarcza startowa, jest prawie w całości gotowa. Aktualnie z tego co kojarzę są jakieś te kołyski do przesuwania tarczy do właśnie odbicia i same miejsce odbicia tarczy, pierwsze pierścienie też już są na etapie takim, w sensie, że tarcza musi się odbić do jakiegoś miejsca, bo później już zaczyna robić to swoje pierścienie. Kiedyś może wytłumaczę wam, jak to dokładnie działa. Jeżeli chcecie, tak to napiszcie w komentarzu. No i później tarcza się oczywiście kręci. Ona się mniej więcej zaczyna gdzieś w tym rejonie tutaj. Tutaj mniej więcej stoi tarcza i obok tutaj zacznie się kopać i tutaj na tym samym obszarze jest stacja, tutaj są tory odstawcze. To jest naprawdę ogromny kolos, jeżeli chodzi o skalę warszawskiego metra podziemnego, ponieważ, tak, nie bez powodu powiedziałem metra podziemnego w Warszawie, mam też niepodziemne metro w Warszawie. Natomiast tak, to jest kolos, to jest po prostu ogromna stacja, sam plac rozbudowy rozkopany jest naprawdę wielki. Tramwaje póki co, z tego co wiem, mają jeździć cały czas takim zygzakiem ciekawym. Ścieżki cały czas są utrzymane i żeby nie było, te przejście przez środek Konatowito, które nam zostało tam na ulicy Łabiszyńskiej, mniej więcej takie pozostawione, to jest tylko dobra kwestia Gulermarka, że po prostu stwierdzili, że ludziom się nie chciało iść 500 metrów dalej, żeby obejść cały plac budowy i to jest tylko ich dobra wola. Tego nie mają w kontrakcie podpisanego, z tego co słyszałem. Więc z góry mówię, to jest ich dobra wola, więc trzeba się dziękować im. Co innego z tramwajem, to akurat musi jeździć zawsze. Natomiast sam plac budowy jest naprawdę na etapie zaawansowanym. Beton jest wszędzie wylewany, na samej stacji, fizycznej stacji, gdzie będzie. Z tego co kojarzę, już jest mniej więcej 80% ścian szczelinowych, czyli już pod ziemią naprawdę są dosyć zaawansowane wysiłki. Ja tam sam nie wejdę, może w czerwcu uda mi się tam wejść, byłoby naprawdę fajnie. Natomiast jeżeli chodzi o część, gdzie będą nasze pociągi później zawracać, czy też po prostu zmieniać kierunek biegu, no to tam jest, po prostu bym powiedział, z którym zdaniem, nic. A mianowicie ogrodzili sobie pięknie sandbarami, czy tej, ja mówię sandbary na ekrany akustyczne, dookoła sobie właśnie zrobili ekrany akustyczne dookoła szkoły, żeby nie, bo oni tam jakieś budynek i tak wywalili. Pięknie to wszystko wygląda, no ale oczywiście na tym się by skończyło. Nic jeszcze nie zaczęli tam kopać. Ale niedługo zaczną, będą już to musieli robić, więc prawdopodobnie się nad tym w końcu to się zacznie dziać. Jeżeli chodzi o sam plac budowy, to całkiem to nieźle chodzi. Tarcze były sprawnie przywożone i co najważniejsze, oczywiście tutaj są dwie tarcze, tak, żebyście nie wiedzieli o tym. I co jeśli chodzi o użytek dla samochodów, to wszystkie wyjazdy, z tego co widziałem, mają właśnie, muszą mieć, bo nawet, ale też mają miejsca, gdzie tiry, które tam wyjeżdżają, po prostu mają czyszczone koła i później spokojnie mogą wyjeżdżać i zbytnio nie brudzić. Poza tym jeszcze jeżdżą czyściciele, takie mopy i tak dalej, dookoła tego wszystkiego, aby to wszystko ładnie w dobrej atmosferze utrzymać. Znajduje się za mną TBM. Żółta część, którą Państwo widzicie, to nic innego jak część wiercąca, która ma średnicę ponad 6 metrów. Przy ostatnim transporcie, który odbywał się w nocy, trzeba było demontować znaki. No, potężna część, że tak powiem. To wszystko ode mnie, z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Dobra, wizo, trzymaj to, ja idę, bo za zimno. Hello.
Dziękujemy, Sykucie. Więc tu dużo mówić. Mam nadzieję, że taka informacja na 100 metra wam się podobała. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne, to oczywiście wiecie, co trzeba zrobić. Kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i tu dużo mówić. To jest na razie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Więcej nie przewiduję. No ale co tu dużo mówić. Naprawdę całkiem źle im dojdzie. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!